Serdecznie zapraszam Państwa do oglądania programu, w którym będziemy pokazywać bieżącą działalność Kolegium Mazowia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach. Audycje te będą nadawane w nowej, zmienionej formule pod nazwą TV Mazowia. Nazywam się Sebastian Klocek i będę miał przyjemność prowadzić dla Państwa nowy program. Co przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku? Spotkanie zawodowe pielęgniarek w Kolegium Mazowia. Podsumowanie drugiego etapu 43. edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej. Pełna planów. 22 lutego 2017 roku w Kolegium Mazowia Innowacyjnej Szkole Wyższej odbyło się spotkanie profilaktyczno-integracyjne pod hasłem Pielęgniarstwo wobec chorób społecznych i cywilizacyjnych. Organizatorami przedsięwzięcia było Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych regionu siedleckiego. Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad uroczystością sprawowały doktor nauk humanistycznych Anna Jeznach, opiekun koła naukowego, magister Hanna Sposób, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Małgorzata Mielczarek, przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa. W ramach tej inicjatywy podjęliśmy również my swoje działanie jako Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych i no jak najbardziej jest to potrzebne w tym celu, że na dzisiejszą uroczystość zostały zaproszone koleżanki, które już przebywają na emeryturze, korzystają z tego czasu wolnego po dużym stażu zawodowym. Głównymi gośćmi spotkania były pielęgniarki niepracujące już zawodowo. Zaproszenie otrzymały również naczelne pielęgniarki z okolicznych szpitali w naszym regionie. W spotkaniu wzięła udział pani dr Bożena Piechowicz, rektor uczelni, profesor dr habilitowany Mieczysław Szostek, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz doktor nauk medycznych Ewa Czeczelewska, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Jestem z tego powodu bardzo dumny, że te słuchaczki mają takie ambicje, żeby sięgać po ten postęp medycyny, po tą nowoczesną medycynę, bo one będą to wprowadzały pod strzechę, pod nasze dachy. I tutaj rzeczywiście uczelnia stwarza im olbrzymie warunki, z tego powodu się bardzo cieszę, a kształcenie tych pielęgniarek i one po zakończonych studiach przechodzą do naszych placówek, to jest także i zaszczyt, i owoc bardzo istotny dla władzy terenowej, bo te pielęgniarki po ukończeniu tych studiów, one są o tymi, które będą uczyły swoje koleżanki przy łóżku chorego. Także jest to chwała i ja jestem z tego bardzo, bardzo dumny, że uczelnia stwarza możliwości, a uczennice, słuchaczki wykorzystują jako studentki tę możliwość. Spotkanie podzielone zostało na dwie sesje panelowe. Podczas pierwszej wykład pod tytułem Profilaktyczne aspekty cukrzycy poprowadziła magister Alicja Szewczyk, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego. Po wykładzie swoje produkty zaprezentowały dwie firmy, które są wiodącymi producentami glukometrów: Ascensia Diabetes Care oraz Diagnosis S.A. Drugą sesję artystyczno-integracyjną rozpoczął występ uczniów szkół podstawowych i licealnych regionu i miasta Siedlce. W dalszej części nasi goście uczestniczyli w masażu relaksacyjnym kręgosłupa szyjnego, pokazie profesjonalnego makijażu oraz poradach kosmetycznych i prezentacji kosmetyków firmy Mary Kay. Nie zabrakło wrażeń, porad i wzruszeń, które jeszcze bardziej zintegrowały środowisko pielęgniarskie. Porozumienie o wspólnej organizacji tych zawodów. 7 marca w siedzibie naszej uczelni odbyło się podsumowanie drugiego etapu 43. edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej. Najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody z rąk organizatorów. Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, z którą Kolegium Mazowia współpracuje od 2008 roku. Do drugiego etapu 43. edycji OWT zakwalifikowanych zostało 79 uczniów z 14 szkół. Rozgrywki odbyły się w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej oraz elektryczno-elektronicznej. To jest 43. edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej. Jeśli chodzi o Kolegium Mazowia, to jest 10. rok. Od 2008 roku współpracujemy z Kolegium Mazowia.
tym konkursie, w tej olimpiadzie zgłosiło nam się 440 dzieci, młodzieży w pierwszym etapie z 15 szkół. Do drugiego etapu przeszło 79 uczniów z 14 szkół i ostatecznie 57 zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu, też 14 szkół. W tym roku wśród laureatów, którzy zakwalifikowali się do trzeciego etapu, znaleźli się Tomasz Baka z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa w Siedlcach, Albert Pybwowski z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa w Siedlcach, Sebastian Domijański z drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach, Marcin Berezowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Jana Kochanowskiego w Węgrowie, Jakub Morawski z drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach, Piotr Onyszczuk z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa w Siedlcach. Proszę powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby tak dobrze wypromować ucznia? Po pierwsze trzeba go zachęcić do poznawania i do odkrywania świata, zachęcić go do tego, żeby się uczył fizyki, no i też żeby się uczył tej fizyki w sposób taki nietuzinkowy, to znaczy samodzielny, poprzez wykonywanie różnych doświadczeń, poprzez rozwiązywanie wielu problemów i zadań z fizyki. No i chyba w taki sposób. Jaka jest rola nauczyciela w przygotowywaniu takiego młodego człowieka do olimpiady? No przede wszystkim nauczyciel to jest, ma większą wiedzę, więc rola nauczyciela jest taka, żeby przekazać wiedzę, jak również podać pełną literaturę do tego, żeby uczeń mógł też samodzielnie siadać nad różnymi problemami, które ma. No i przede wszystkim nadzorować postępy ucznia. Dla trzech uczniów z naszego okręgu, którzy zgromadzili największą liczbę punktów i zakwalifikowali się do trzeciego etapu, kanclerz Kolegium Mazowia, magister inżynier architekt Mariusz Szabłowski ufundował nagrody w postaci indeksu na wybrany kierunek studiów oraz zwolnienia z czesnego. Pierwsza nagroda, zwolnienie z opłaty czesnego za cały okres studiów, wartość nagrody od 11 tysięcy złotych do 15 tysięcy złotych w zależności od wybranego kierunku. Druga nagroda, zwolnienie z opłaty czesnego za okres pierwszego roku studiów, wartość nagrody 4100 zł. Trzecia nagroda, zwolnienie z opłaty czesnego za okres pierwszego semestru studiów, wartość nagrody 2200 zł. Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe oraz drobne upominki. Nagrody wręczyli dr Bożena Piechowicz, rektor Kolegium Mazowia, Adam Skup, dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie, delegatura w Siedlcach, Paweł Golec, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji w imieniu prezydenta miasta Siedlce, Janusz Szerszeń, przewodniczący Komitetu Okręgowego OWT i prezes RFSNT NOT w Siedlcach, Tadeusz Krupa, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Laureatom drugiego etapu 43. edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie centralnym. Mam nadzieję, że nasza nowa, odświeżona formuła spodoba się Państwu i będziecie nas oglądać w kolejnym odcinku TV Mazowia. Serdecznie zapraszam.